tak. Wiem. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfaktyzm. Piotr Kałuski po zwycięskiej walce. Cześć, witam Państwa, dobry wieczór. Co wczoraj obiecałeś? No wiem, pierwszą rundę. Słuchajcie, przepraszam Was za tą walkę. Jestem bardziej złamany tą walką niż porażką z Brzoskiem. Założenie jest spełnione, narożnik zdenerwowany, trener wkurwiony, ja wkurwiony, do analizy wszystko, do nauki jeszcze więcej. Nie jestem typem gościa, który będzie tu skakał z pucharki i mówił, jaki to jest zajebisty. Ja się boję to oglądać, kurwa. Ja mówię szczerze, się boję, no to nie ulica, to nie jest robota, nieważne jaka. To jest, kurczę, oktagon, ja, no, sorry ludziska, jeżeli ktoś mnie lubi, no to przepraszam hejterkom, to i tak krzyżyk na drogę, wiesz. Przepraszam. Za dużo, ciężko jest ustawić kadrę na ciebie. Jak oceniasz tą walkę, no bo powiedziałeś, że jesteś załamany, tak? Mordo, no niespełnione założenia. Bardzo słabo to oceniam. Wygrałem, ale to wiesz, ja mam ambicje i ja nie chciałbym w ten sposób wygrywać, tylko lepiej. Ja nie mówię, że pięknie, nie wiadomo jak, ale... no inaczej. Miałeś taki moment, bo trafił cię tam Rafał Gawron kilka razy. Odczułeś to? Raz odczułem. Ten cios nie powinien wejść. Wszedł. To tak wszedł na czysto chyba, tak mi się wydaje. Muszę to zobaczyć. Były jakieś małe szpicze? Tak, mi się dobrze zatelepał. Wiecie, to jest 110 kilo, tak, kurwa, takim cepem pierdolną. Przyjąłem to. Te rękawice małe. Przetrwałem. Nie przestraszyłem się faktycznie, ale wiecie, tak z kategorii takiego słonia hipopotama, jak ja siebie nazywam, to ja mam lepszą kondycję, no bo niż miałem na pewno i lepszą od niego, więcej tlenu, natomiast to jest daleka droga na Massachusetts, a zauważyłem, że mi siły brakowało, wiesz? Miałem wrażenie, że moje ciosy już nic nie ważą. A byłeś 30 kilo cięższy. Tak. No to jest tylko, widzicie, no to jest, to pokazuje też jak... Jaki to skomplikowany i długo powtarzalny, wieloletnio powtarzalny, wieloletniego jest to sport, no to naprawdę hejterki za klawiatury mogą się śmiać, ale jak ktoś nie pójdzie na matę, to nie zda sprawy, albo jeszcze do oktagonu wejść, to jeszcze dalsza droga. W pierwszej rundzie już miałeś go tam przy siatce w dosiadzie, tłukłeś go, sędzia był bliski przerwania tej walki. Też, muszę to przeanalizować, naprawdę, nie wiem. Nie wiem, naprawdę, muszę to przeanalizować. Nie chcę tutaj rzucać słów na wiatr. Wiecie, to były emocje. Byłem też skupiony i tak, kurczę, do analizy wszystko. Wiesz, na pewno się jeszcze spotkamy i ja tę walkę sobie, wtedy zadasz parę pytań, ja udzielę bardziej szczegółowo z mojej perspektywy. Ale taki niedosyt, jeśli chodzi o tą pierwszą rundę, bo tam już prawie go kończyłeś. No tak, ja w ogóle mam straszny niedosyt do tej walki. To jest... O co mnie zapytasz, czy było to dobrze, to ci powiem, że nie. Oprócz tlenu, ten był w porządku. Tlenu miałem więcej niż ona, to podstawa, mieć więcej tlenu niż przeciwnik, nie? Widziałem, że tą walkę obserwował z wielkim skupieniem Wielki Buł i potem podszedł do niego Paweł Jóźwiak i Wielki Buł zaproponował mu, że prześmiewczo, że może zawalczyć z wami, z tobą i z Gawronem jednocześnie. Ale ja wielokrotnie powtarzałem, że Wielki Buł, ja się tego nie wstydzę przyznać, że on nie mam do niego w ogóle podejścia. Czego wy ludzie nie możecie zrozumieć? Co ja mam tylko wejść, żeby zgarnąć parę złotych i dostać ten? To jest, kurwa, nie będę mówił, kto to jest, ludzie zainteresowani tematem wiedzą, ale poza tym on jest bardzo mocny w boksie. Ja to mu oddałem w internecie. Ja się go nie boję, to jest kwestia ludzi. No mówię, to jest tak, jakby teraz powiedziałbym, przyszedłby, nie wiem, jakiś bokser w stylu, bo to jest taka różnica, nie? Jakby przyszedł, kurczę, bokser jakiś mega powiem, że ja bym mu odmówił walki, jak to ludzie by się zmyślili, ha, boisz się odmówić walki. Nie, po prostu ja nie jestem idiotą bombą, że będę mówił, że z każdym wezmę walkę dla paru złotych, dla pieniędzy dużo, a nie wszystko. Się go nie boję, chcę potrenować, w tej chwili to jest tylko, on wychodzi, robi swoje bokserskie jakieś tam akcje, kurczę, chłop jeszcze ma doświadczenia z innych ten. I to, że ja mam charakter, że ja się nie wiem, to nic nie zmienia. Leżę na razie, cześć pan, wychodzi. Konflikt z Gawronem jest już zażegnany? Co, ciężki człowiek, natomiast tak. Ja to niech on sobie tam żyje swoim życiem. Twój rekord już teraz 1-1, kto następny? Masz już kogoś nie na horyzoncie? Wiem. Na razie to ja mam, muszę odpocząć. Nie, szczerze, ja to się boję, kurwa, do nikogo wrócić. Trochę w cudzysłowie boję. Bo mówię, kurde, takie zjeby dostanę za tą walkę, że bo wiem, że nie spełniłem założeń. No ja wiem, że okej, wygrałem, ale to... Słabo. No, tak. To nie trzymam cię dużo, dzięki wielkie. Dziękuję bardzo, kłaniam się, dziękuję, dzięki. Do widzenia, dobranoc.